Islam Karimow rządził Uzbekistanem nieprzerwalnie od rozpadu ZSRR w 1991 roku. Jego rząd prowadzi politykę rutynowych tortur wymierzanych w obywateli oraz przymusowe leczenie psychiatryczne dla dysydentów. Najbardziej znane przestępstwo, którego dopuścił się Karimow, to aresztowanie, a następnie zabicie Muzaffara Awazowa, muzułmańskiego opozycjonisty, który wydał się Karimowi niebezpiecznym przeciwnikiem. Na ciele Awazowa odkryto ślady licznych tortur, a szczegółowe badania wyjaśniły, że został ugotowany żywcem. Tan Shwe to birmański wojskowy i przywódca junty wojskowej rządzącej Birmą. Jedyne istniejące tam prawo stanowi armia, która wymierza kary i niepodzielnie rządzi krajem. Birma posiada największy odsetek młodocianych żołnierzy spośród wszystkich krajów świata. Są oni rekrutowani już w wieku 11 lat. Reżim birmański porywa również zwykłych obywateli, zmuszając ich do niewolniczej pracy na rzecz armii. Win Tao był sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Chin w latach 2002-2012. Podczas jego reżimowego panowania partia zatrudniła 30 tysięcy agentów bezpieczeństwa do monitorowania wykorzystania internetu przez obywateli. Szacowane jest, iż ponad 300 tysięcy Chińczyków odbywa obecnie kary reedukacji w obozach pracy. W Chinach wolność słowa i wyznania ograniczona jest do minimum. Najgorzej traktuje się mniejszości narodowe, a zwłaszcza Tybetańczyków. Do dziś w Chinach przeprowadza się 4 tysiące egzekucji rocznie. To więcej niż we wszystkich krajach świata łącznie. Nazwany przez BBC ostatnim dyktatorem Europy, Aleksander Łukaszenka od 17 lat sprawuje władzę w sąsiadującej Białorusi. Reżim Łukaszenki charakteryzuje się całkowitym brakiem demokracji oraz skrajnym ograniczeniem podstawowych swobód obywatelskich. Od wielu lat Łukaszenka prześladuje swoich przeciwników politycznych, a w jego więzieniach stosuje się tortury. Łukaszenka słynie także z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi oraz zachowań, czego przykładem była chęć zapewnienia azylu Saddamowi Husajnowi oraz wsparcia Al-Kaddafiego w sprawie interwencji w Libii. Król Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud był królem Arabii Saudyjskiej od 1 sierpnia 2005 roku aż do swojej śmierci w styczniu 2015. Jego działania polityczne kojarzone są najczęściej z łamaniem prawa do wolności słowa i wyznania. Za jego panowania cudzołóstwo lub podstępstwo od islamu karane były śmiercią. Przestępców karano amputacjami, a mniejsze przewinienia, takie jak używanie telefonu komórkowego w samolocie, owocowały wymierzeniem 20 batów w miejscu publicznym. Co ciekawe, w Polsce postać króla dobrze się kojarzy. W 2005 roku władca sfinansował operację rozdzielenia sióstr syjamskich Olgi i Dali, za co otrzymał od prezydenta order uśmiechu, a nawet order Orła Białego. Ayatollah Ali Khamenei od 1989 roku pozostaje najwyższym duchownym przywódcą Iranu, który w rzeczywistości sankcjonuje obyczajność w państwie. Rząd Khameniego słynie z tego, że wydaje wyroki na młodocianych. Na karę śmierci można skazać chłopców od 15 roku życia, a dziewczynki już od 9. Jakiekolwiek pokojowe protesty żądające poszanowania praw kobiet są krwawo tłumione. Często aresztuje się przypadkowych ludzi, którzy nie mają pojęcia, czemu zostali złapani. W więzieniach na porządku dziennym są gwałty, a także tortury prowadzące nawet do śmierci. Umar al-Kaddafi to libański rewolucjonista sprawujący autorytarną władzę w Libii w latach 1969-2011. Twórca reżimu opartego na nacjonalizmie i kulcie jednostki. Słynął z eliminowania swoich przeciwników politycznych. Znane są także przypadki udawanych egzekucji, kiedy potencjalnym ofiarom przedstawiane były do szyi rewolwery, a następnie strzelano do nich ze ślepych nabojów. W więzieniach Kaddafiego często stosowano tortury. Kilkoro więźniów przetrzymywano w celach o rozmiarach 1,5 metra na 90 cm bez toalety i jedzenia. Robert Mugabe to prezydent Zimbabwe sprawujący swój rząd nieprzerwalnie od 31 grudnia 1987 roku. Reżim Mugabe jest jednym z najbardziej krwawych w XXI wieku. Według statystyk przyczynił się do torturowania bądź zabicia blisko 70 tysięcy ludzi. Podczas swojego panowania ponad 3 miliony mieszkańców Zimbabwe zostało pozbawionych domów, pracy oraz jakichkolwiek środków do życia. W więzieniach przetrzymuje się opozycjonistów, a w całym kraju panuje głód. Mugabe zasłynął także ze swojego zarządzenia, które polegało na okupowaniu przedsiębiorstw białych farmerów, a nawet odbieraniu im ziemi.
Il, to nieżyjący już przywódca Korei Północnej, sprawujący tam władzę w latach 1994-2011. W czasie jego rządów aresztowanych zostało prawie ćwierć miliona osób. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za śmierć głodową milionów mieszkańców Korei. Podczas jego rządów corocznie do Chin próbowało przedostać się około 300 tysięcy umierających z głodu ludzi. W obozach pracy w całej Korei umieścił około 150 tysięcy osób. Kim Jong-il znany był także z eksperymentów nad bronią atomową. Zakres jego działań wykraczał także poza Koreę. Dopuścił się porwania południowo-koreańskiego reżysera, który przez kilka lat był zmuszony kręcić dla niego filmy propagandowe. Omar al-Bashir piastuje funkcję prezydenta Sudanu nieprzerwalnie od 30 czerwca 1989 roku. Przejął władzę w wyniku przewrotu wojskowego. Jest współwinny zbrodni ludobójstwa dokonanej na 70 tysiącach ludzi zabitych w Darfurze. Wskutek czystek etnicznych, które inspirował, przesiedlono 6 milionów ludzi. Znany jest on także ze wspierania handlu niewolnikami, gwałtów, a także nalotów bombowych na obozy dla uchodźców, w wyniku których ginęły niewinne osoby.